Siemacie w nowym odcinku prezentacji płyt winylowych. Dzisiaj odejdziemy troszkę od tematyki gier, bo nie tylko soundtrackami z gier człowiek żyje. Dzisiaj Rysy, drugi album, a także debiutancki album, reedycja. Tą reedycję sobie już tutaj wyjmę. Ona jest jeszcze w tej folii, natomiast jest otwarta. Rysy. Uzdolnieni DJ-e, można powiedzieć, wydali w 2015 roku album. Tutaj mamy album o symbolu UKM, czyli You Know Me Records, numer 40. I jakoś tak się stało, że dopiero od niedawna, mam tu na myśli jakieś 3 lata, ten zespół i ten album zaczął być rozpoznawalny. W 2015 roku jakoś tak przeszło to bez echa. Kto kupił winyl, ten kupił. Natomiast teraz oryginał jest wart kilkaset złotych. Oryginalne wydanie winylowe z 2015 roku. W 2021, też myślę przy okazji debiutu drugiego krążka, wydano reedycję. Reedycję krążka pierwszego, tym razem w niebieskim kolorze. A wygląda on tak. Strona B i strona A. Ładne, niebieskie, limitowane wydanie. Dodatkowo z taką obwolutą, która zawiera na sobie, ma nadrukowane teksty utworów. Ta płyta jest o tyle nietypowa, że muzyka elektroniczna łączy się z delikatnym, acz jednocześnie mocnym wokalem Justyny Święs. Mamy też Piotra Ziołę w jednym z utworów, ale moim zdaniem ten album dźwiga Justyna. Oczywiście nie ujmuję tutaj geniuszowi kompozytorskiemu naszego tutaj duetu Rysy, ale bez niej to już nie jest to samo. Widziałem na YouTubie koncert Rys, gdzie Justyny Święs nie było. Była tylko obecna w postaci sampli i nie było już to tak mocne. Natomiast ten album jest pod tym względem wybitny, że Justyna Święs przełamuje swoim delikatnym wokalem tą muzykę elektroniczną, którą mamy tutaj skomponowaną. Zresztą, jeśli chcecie się przekonać, jaki to jest album, jak on jest świetnie zaaranżowany, zremiksowany, jak bardzo dobrze brzmi na tym niebieskim winylu, to w momencie, kiedy to nagrywam, jeszcze 6 sztuk jest dostępnych na stronie You Know Me Records. Jeszcze tylko 6 sztuk tego limitowanego niebieskiego winyla można zakupić. Reedycja z 2021 nie różni się praktycznie niczym pod względem graficznym. Jest tylko napisane tutaj 2015-2021 UKM 40. Zwyczajowo, jeśli tylko jest taka możliwość, to nie zrywam tej folii, która jest, w którą jest pakowany ten winyl. Nacinam sobie tylko tutaj, z tej strony wyjmuję płytę. Natomiast jeśli już nie ma takiej możliwości, no to zrywam sobie tą folijkę. Z tymi płytami jest związana jeszcze taka dosyć ciekawa historia, ale zanim przejdziemy do ciekawostki związanej z tymi płytami, pokażę Wam jeszcze drugą płytę Rys. Jest to album wydany przez zarówno Dispenser Records,
jak i przez you know me. Tu mamy takie kuriozum, bo mamy jakby dwie wytwórnie i w każdej z nich została wydana płyta w innym wariancie kolorystycznym. Tu już sobie ją wyjąłem, to mam numer 35 na 100. Jest taki stylizowany pasek na japońskie wydania, coś a la japońskie wydania, i jest ona dosyć podobna do tej pierwszej reedycji. Mamy też papierową obwolutę i teksty piosenek. Natomiast w środku również płyta koloru niebieskiego. I teraz ciekawostka. Ta płyta koloru niebieskiego, podobnie jak tamta, była dostępna w You Know Me Records, natomiast na Dispensa Records była już inna edycja limitowana, ona była pomarańczowa. Tam jeszcze może mogliśmy sobie kupić jakąś super edycję kolekcjonerską z biletem na specjalne wydarzenie z zespołem. W każdym razie dla mnie jest to dosyć nietypowa sytuacja, dosyć dziwna, że mamy jakby dwie wytwórnie. Nie wiem, może prawa do tej muzyki albo był jakiś kontrakt, że i w Dispensie, i w You Know Me ukazały się te same płyty, ale w innym kolorze. Dosyć nietypowa sytuacja. Tych płyt na Dispensie już kupić nie można, zresztą podobnie jak na You Know Me, natomiast gdzieś jeszcze na Allegro można je dostać. Jest to zupełnie inna muzyka. Mimo wszystko, że za utwory odpowiada ten sam zespół, no to mamy tutaj już trochę bardziej pojechane kawałki. Mamy techno-progresywne. Nie wiem, czy można to tak nazwać. W każdym razie są już to kawałki bardziej taneczne, bardziej mięsiste i wokal również jest troszkę inny, no bo mamy Justynę Święs tylko w jednym utworze, natomiast mamy Michała Anioła, który sobie nam tutaj bardzo ładnie wkomponował się w całość estetyczną. Jeśli kupiliście sobie pierwszą płytę Rys i wam się podobała, to ta druga może wam się spodobać niekoniecznie, bo jest tutaj zupełnie inny klimat. Owszem, w niektórych tylko utworach czuć poprzednie dokonania zespołu, natomiast jest to coś innego. To nie są te takie melancholijne, spokojne rysy na relaks. Tutaj dzieje się znacznie więcej. Jedni będą zawiedzeni, inni będą zadowoleni. Jak to mówi Lech Roch Pawlak, jednemu wyjdzie, a drugi się zgubi. Jednemu się znudzi, a drugi będzie zachwycony. A teraz obiecana ciekawostka na temat tych płyt. Otóż miałem w planach kupić sobie Rysy. Kupiłem płytę czarną, ale kiedy zobaczyłem, że jest planowane, limitowane wydanie niebieskie, to mówię, kurczę, muszę to sobie kupić. To czarne sobie sprzedam, kupię to niebieskie, ale w międzyczasie patrzę, że jeszcze jest druga płyta. I teraz co tutaj zrobić? No okej, poczekam. Na You Know Me jest coś takiego i jest to moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, że jak wkładamy płyty do koszyka, to jak tam przyduszamy sobie ilość sztuk, to możemy kupić ilość maksymalną, która się znajduje na stanie w sklepie. No to tak patrzyłem, raz było 100 sztuk, potem było 50, 40, 30 i w końcu mówię, kurczę, muszę to kupić, ale jeszcze się wstrzymam. I co się okazało? Jak co rano
Wstaję, patrzę sobie, jakie maile dostaję na telefonie, wchodzę na pocztę i patrzę e-mail z You Know Me Records. Dostał pan kod podarunkowy na 20% na cały asortyment. Ja mówię, no świetnie. Co teraz, to muszę to kupić. To chyba było z okazji albo Mikołajek, albo Dnia Dziecka. Już teraz nie kojarzę, ale tak chyba bardziej z okazji Dnia Dziecka. No i wchodzę, wpisuję ten kod, wszystko działa. Mówię, wow, prawie 70 zł zniżki na te płyty. Mówię, kurczę, dobra, biorę. No i w ten sposób stałem się szczęśliwym posiadaczem ze zniżką jeszcze tych świetnych dwóch albumów. W każdym razie cieszę się, że udało mi się kupić akurat te dwa ładne niebieskie wydania na winylu. Dlatego też zawsze takie wydania otwiera się albo dotyka się tylko w rękawiczkach. Pamiętajcie, winyle, zwłaszcza te limitowane, macajcie sobie w rękawiczkach, bo wasze tłuste palce zostawiają ślady. To taki protip ode mnie. Tymczasem do zobaczenia i do następnego. Cześć.